Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was na kanale NGNW i zapraszam na dzisiejszy film. Pierwszy gol Jakuba Kiwiora w ostatnim ligowym meczu Arsenalu. Czy Harry Kane tak naprawdę jest lepszym napastnikiem od Erlinga Haalanda? AC Milan zabrał Juventusowi marzenia o Champions League. Bestialski faul piłkarza Majorki, asysta Roberta Lewandowskiego i owacje na stojąco. Tak Camp Nou pożegnało Sergio Busquetsa oraz Jordiego Albę. Oczywiście zachęcam Was, abyście do nas dołączyli i ten kanał subskrybowali, a dzięki temu na pewno nie ominie Was wiele ciekawych treści ze świata piłki nożnej. Pamiętajcie, że od sponsora tego kanału, czyli Betfan, możecie otrzymać prezent, no ale pytanie, jak go dostać? To jest banalnie proste, wystarczy, że przy rejestracji użyjecie kodu NGNW10, dzięki temu dostaniecie bonus 200%, czyli na przykład wpłacacie 150 zł, a gracie za 450, a oprócz tego zgarniacie freebet o wartości 10 zł. To tyle, ja Wam życzę miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Wczoraj odbyła się ostatnia kolejka Premier League, no i tak jak zawsze rozgrywana była o tej samej godzinie, aby zminimalizować ryzyko jakiejkolwiek próby ustawienia spotkania. I choć Premier League jest to raczej niewykonalne, to tak na przykład odpuszczenie gry na 100%, bo okazało się, że jakaś drużyna ma już pewne utrzymanie, jest jak najbardziej możliwe. W każdym razie w niedzielę na piłkarskie emocje na pewno narzekać nie mogliśmy. W pojedynku Southampton z Liverpoolem padło aż 8 goli, a ten mecz zakończył się remisem po 4. Co najlepsze, to piłkarze Jurgena Kloppa byli zmuszeni gonić wynik, ale ostatecznie to im się udało. Okazało się, że po raz drugi w tym sezonie Brentford było lepsze od Manchesteru City i w ostatnim pojedynku wygrali 1-0. Co prawda obywatele nie mieli już większej motywacji i zagrali rezerwowym składem, ale pomimo tego mało kto spodziewał się, że ten pojedynek przegrają. Z Fulham 2-1 wygrały za to Czerwone Diabły. Nie było to jednak takie pewne, ponieważ to oni pierwsi stracili gola i mogli przegrywać nawet 2-0, ale ku zaskoczeniu chyba każdego David de Gea obronił rzut karny, co jak pewnie wiecie za często mu się nie zdarza. Został on bohaterem Manchester United, a oni ostatecznie zdobyli 3 punkty. Hiszpański bramkarz odebrał także złotą rękawicę za 17 czystych kont w tym sezonie, ale legenda Manchester United nie miał litości dla De Gei i tak powiedział po meczu. Wszyscy piłkarze Manchester United klepali De Gea po plecach. To absurdalne. Przecież wykonywał swoją pracę. Pozbyłbym się De Gei. Manchester United nie będzie z nim zdobywał trofeów. Zdobył kilka trofeów dla piłkarza roku, ale co to niby jest? Chodzi o osiągnięcia drużyny. Przez lata popełnił zbyt wiele błędów. Swój mecz wysoko, bo aż 5-0 wygrał Arsenal. Ich ofiarą okazało się być Wolverhampton, a swojego pierwszego gola w tym ligowym sezonie w ostatnim meczu tego sezonu zdobył Jakub Kiwior. Co więcej, było to trafienie w minucie 79, czyli ostatni gol Arsenalu w tym ligowym sezonie. Ostatecznie tak prezentuje się tabela Premier League. Mistrzem został oczywiście Manchester City, na drugiej pozycji Arsenal, trzeci Manchester United, a na czwartym miejscu piłkarze Newcastle. To właśnie te dwie drużyny będą reprezentować wyspiarską piłkę w kolejnej edycji Champions League. Liverpool oraz Brighton powalczą w Lidze Europy, a Aston Villa swoich sił będzie próbować w Lidze Konferencji Europy. Z najwyższą klasą rozgrywkową żegna się za to Southampton, Leeds United, a także Leicester. W kolejnym sezonie to te ekipy zostaną zastąpione przez Burnley, Sheffield United, a także Luton, które wywalczyło sobie awans w barażach. Królem strzelców Premier League został Erling Haaland, który ustanowił rekord, zdobywając w jednym ligowym sezonie 36 goli. Drugi był Harry Kane z dorobkiem 30 trafień i zastanawia mnie, ile goli byłby w stanie zdobyć Harry Kane grając w Manchesterze City, skoro z kogutami potrafi zdobyć aż 30 bramek. I teraz nasuwa mi się pytanie, czy te 30 bramek Harry'ego Kane'a nie jest bardziej imponujące niż 36 trafień Erlinga Haalanda w takiej maszynie, jaką jest Manchester City. Swoje opinie w tym temacie dajcie na dole w komentarzu. Juventusu nie zobaczymy w kolejnej edycji Champions League. To efekt oczywiście odbranych punktów, niestabilnej formy, ale i ostatniej porażki z AC Milanem 1-0. Bramkę w tym meczu zdobył Olivier Giroud. Jego uderzenie było nie do obrony dla Wojtka Szczęsnego. Dzięki temu trafieniu zapewnił awans swojej drużynie do kolejnej edycji Champions League. Do rozegrania we włoskiej lidze pozostała już tylko jedna kolejka. W ostatnim meczu na Camp Nou w tym sezonie kibice FC Barcelony pożegnali dwie klubowe legendy – Jordiego Albę oraz Sergio Busquetsa. Obaj rozpoczynali mecz z Majorką od pierwszej minuty i obaj zakończyli rywalizację w drugiej części meczu. Jeden jak i drugi dostał od kibiców owacji na stojąco. Jednak reakcja Alby, jak i Busquetsa była w zupełności inna. Ten pierwszy opuszczał boisko ze łzami w oczach, natomiast Busquets chodził z boiska z takim uśmiechem na twarzy, tak jakby po wykonaniu bardzo ważnego zadania. Na jego twarzy było widać taką dumę i spełnienie z całej kariery i nie ma co ukrywać, to była naprawdę wyjątkowa i piękna kariera. A co do samego meczu, to Barcelona wygrała z Majorką 3-0, a Robert Lewandowski miał udział przy 2 trafieniach, a nawet raz asystował przy drugim trafieniu Ansu Fatiego. Tego meczu nie dokończył Balde, który po naprawdę brutalnym ataku rywala na jego nogę nie był w stanie kontynuować gry. Zagranie piłkarza Majorki wyglądało naprawdę brutalnie, ale całe szczęście nie doszło do otwartego złamania. Sędzia po analizie VAR pokazał mu czerwony kartonik, to oczywiście była jedyna słuszna decyzja, a Majorka resztę tego meczu grała w osłabieniu. To bestialskie i głupie zagranie uszkodziło więzadło w kostce, co oznacza dla Balde przerwę od 6 do 7 tygodni. Tak poinformował klub. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Koniecznie subskrybujcie kanał, dołączcie do nas, aby nic Was nie ominęło. Pamiętajcie również o prezencie od sponsora tego kanału, czyli Betfan, o którym mówiłem na początku tego filmu. Naprawdę warto z tej promocji skorzystać. Życzę Wam miłego oraz udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!